witam na akcji Łączą nas drzewa. W Nadleśnictwie Celestynów w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Gości przywitał dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Warszawie, Marek Roman. Stres był, bo na akcję sadzenia drzew przybyli wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, odpowiedzialny za lasy w ministerstwie sekretarz stanu Edward Siarka i pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica. Takie akcje to zawsze świetna okazja, żeby pokazać sens pracy leśników. Poprzez to, że jesteście tutaj, uczestniczycie w tym sadzeniu, docenicie też naszą pracę, którą no nie wszyscy potrafią docenić. Teraz akurat rozpocznie się taki proces zachowania trwałości lasu. Ten proces rozpoczyna się właśnie poprzez sadzenie tych drzew. I jeszcze krótka instrukcja BHP. W związku z czym prosimy uważać na wystające elementy, na bruzdę, na korzenie, żebyśmy mogli dotrwać do samego końca. I obsługi narzędzia pracy od nadleśniczego. Kosztur, tym dzisiaj sadzimy. To jest narzędzie dzisiejszej pracy. Ale przecież nie słowem, a czynem trzeba było pokazać, na czym to polega. Prosimy dobrać się w pary. Jeden robiący dół, drugi sadzący. I zapraszam do roboty po prostu. I wzięli się do roboty. Akcję Łączą nas drzewa zainicjował prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, którą teraz kontynuuje wiceminister Edward Siarka. Dziękuję, nie? W tym momencie jak wejmuj się, już wsadzisz. O. Objeżdżając wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, minister nabrał już wprawy przy sadzeniu kolejnych drzew. Chcąc zachęcić naszych rodaków do takich właśnie akcji, pokaże zbiera, czy lubi zbierać runo leśne, prawda, być w lesie, no ale żeby ten raz wyrósł, to wymaga ciężkiej pracy leśników, którą prowadzą no, w Polsce już od 100 lat. Lasy Państwowe co roku sadzą setki milionów drzew w całym kraju, ale wiedza o tym fakcie często nie przebija się do przestrzeni publicznej. Dlatego takie akcje są bardzo potrzebne. Las sadzimy co roku. Co roku odnawiamy powierzchnie, które wypadają na skutek pożarów, na skutek cięć planowych. To jest bardzo fajna akcja, która rzeczywiście pomaga społeczeństwu bardziej zrozumieć tą wielką ideę leśnictwa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważny jest las. I wszyscy chcielibyśmy, żeby było go jak najwięcej. Dla części gości sadzenie to nie pierwszyzna, ale byli też tacy, którzy na co dzień nie operują kosturem. Nie każdego dnia zdarza mi się osobiście sadzić las, ale symboliczna w tym sensie, że daje okazję do tego, żeby popatrzeć, jak wygląda w praktyce sadzenie lasu, jak piękna jest przyroda i też symboliczna w takim sensie, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, jak dużo od tego lasu zależy i że warto jest ten moment czasem swojego życia oderwać od, zwłaszcza większość z nas żyje, mieszka w miastach, więc nie mamy tego codziennego kontaktu z naturą, żeby sobie zrobić coś konkretnego dla tego naszego otoczenia. No, myślę, że sadzenie lasu jest takim pięknym aktem. Pięknym? Tak. Męczącym? Oczywiście też. Ale przede wszystkim konkretnym. Takim, po którym coś po nas zostanie. Dla nas i dla przyszłych pokoleń.